dzisiejszej aktualizacji Kryptoplanet. Jak dobrze wiecie, znajduję się na konferencji Future Blockchain Summit w Dubaju. Za mną znajduje się hala wystawnicza, w której się odbywają targi. Musiałem wyjść, żeby znaleźć internet, aby nagrać dla Was ten update. Zaczniemy sobie od jednego newsu, który miał wczoraj miejsce. Był to fake news, przez który 72 miliony dolarów zostały zlikwidowane, uwaga, z rynku. No 71 milionów na pozycji bitcoinowej. Także był to gigantyczny ruch ogłoszony przez prawie jednego z redaktorów Cointelegrapha. Także był to po prostu fake news, który wczoraj zakończył się tym, czym się zakończył, zaraz wam to pokażę. Także na początku pamiętajcie, aby zostawić lajka, komentarz, suba, przypadomienia, abyś na bieżąco z tymi aktualizacjami, jak i również z tymi update'ami z kryptokonferencji na drugim końcu świata. Przechodzimy w tym momencie do wykresu i spójrzmy sobie na to, co się wczoraj wydarzyło. I teraz mamy tak, moi drodzy, wczoraj mieliśmy gigantyczny pump and dump, który, tak jak wspomniałem, był spowodowany fałszywym ogłoszeniem przez autora Cointelegraphu. Także widzimy, mieliśmy tutaj pompkę, uwaga, aż do 30 500, jest to wykres bybitowy. Natomiast widzimy, że ten level nie został tutaj, nie zostaliśmy odrzuceni tutaj bez powodu. Widzimy, że w tym momencie tak naprawdę jesteśmy na dobrej drodze, ponieważ poziom 30,6 jest to u mnie na wykresie, jest to bardzo mocny poziom oporu, który się, powiedzmy, nawet przez ten pryzmat pump and dumpu sprawdził. Natomiast spójrzmy sobie dalej, spójrzmy sobie na bardzo ważny poziom, który tutaj widzimy. Jeżeli widzicie, na środku mojego wykresu jest tutaj, powiedzmy, support resistance box na poziomie 27600 do 28900. Widzimy, że w tym momencie jesteśmy powyżej niego w tym oto miejscu. Jesteśmy na timeframe 4-godzinowym i teraz spójrzmy sobie sami. Przejdźmy sobie teraz na mniejsze timeframe, timeframe godzinowy i zobaczymy, co się tutaj wydarzyło. Mam nadzieję, że mi się wykres załaduje, ponieważ jest tutaj trochę wolny internet. I widzimy tak, mamy przebicie, retest poziomu 28 tysięcy, także bardzo dobry znak. I teraz idziemy pomału w górę. Także w tym momencie, jeżeli w tym miejscu będziemy w stanie wytworzyć kolejny higher low zgodnie tutaj ze strukturą wzrostową, będzie to dla nas bardzo dobry znak, moi drodzy. Także jest to tak naprawdę, powiedziałbym sobie szczerze, dobra informacja nawet, ponieważ mieliśmy lekką pompkę na Bitcoinie do góry, ponieważ ostatnio, jak widzicie tutaj w tym obszarze, poruszaliśmy się znowu bokiem, tu mieliśmy tą wczorajszą pompkę. Także na ten moment wszystko dobrze wygląda. Na ten moment nie widzę tutaj za dużo okazji tradingowych, ponieważ jesteśmy po dużym ruchu, który był mocno zmanipulowany. Także w tym momencie musimy czekać na potwierdzenie, o którym będę Was informował na bieżąco na moim kanale na Telegramie. Także jeżeli Was tam jeszcze nie ma, pierwszy link w opisie tego materiału, znajdziecie link do kanału na Telegramie, na którym są informowane te update'y. I teraz tak, bardzo ważne jest podtrzymanie kolejny raz 28500. Zakładam, że możemy tutaj zejść, możemy tutaj uformować coś swego rodzaju trójkąta spadającego, także możemy zrobić taką formację. Jest tutaj kilka wariantów, natomiast w tym momencie jest za wcześnie, aby o tego typu rzeczach mówić. Także w tym momencie, moim zdaniem, jest to naprawdę dobry znak, przede wszystkim zważywszy na to, że, poczekajcie, muszę obrócić kamerę, że tak naprawdę podczas fake newsu, który miał miejsce wczoraj, mieliśmy gigantyczny pump i został on, powiedzmy, w pewien sposób obroniony, tak, ponieważ był to fake news, BlackRock automatycznie zdementował te plotki, natomiast cena Bitcoina nie została aż tak gigantycznie tutaj załamana. Także powiedzmy, że wróciliśmy do punktu wyjścia, natomiast tak naprawdę rynek jest czujny i czeka na tą informację. Natomiast mamy w tym momencie mały przedsmak tego, co się może wydarzyć, jeżeli ten ETF zostanie finalnie zatwierdzony. Ten i nie tylko ten, ponieważ jest ich kilka na horyzoncie. Także moi drodzy, taki szybki update'ik z mojej strony na dzień dzisiejszy. Mam nadzieję, że się podobało. Ja wracam w tym momencie na konferencję Future Blockchain Summit, która odbywa się tutaj w Dubai Harbor. Także wszystkie update'y, relacje z tej konferencji znajdziecie na moim Instagramie, również znajduje się w opisie tego materiału, jak również na Telegramie są wrzucane. Jest kilka ciekawych rzeczy, natomiast z tego również wydarzenia będzie osobny materiał na temat konkretnie tej konferencji, jak i jeszcze jednej, na którą wybieram się za parę dni. Także to by było na tym dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie, aby zostawić lajka, komentarz, suba i włączyć powiadomienia, abyśmy z tymi aktualizacjami z mojej strony. I widzimy się w kolejnej aktualizacji. Żegnam się z Wami z pięknym widokiem na Dubai Marina oraz na Dubai Harbor, na nową strefę wystawienniczą tutaj w Emiratach Arabskich. Także pozdrawiam, widzimy się w kolejnej aktualizacji i pamiętajcie, Instagram, Telegram, relacje z tej oto konferencji. Widzimy się już w kolejnym materiale. Pozdrawiam.